Dzień dobry. Witam serdecznie na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Gorątkowie. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas ósmych i zapraszam na wirtualny spacer po naszej szkole. Poprowadzi Was Filip, pokaże wszystkie ważne miejsca, pokaże klasy, w których się uczą nasi uczniowie, pokaże kierunki kształcenia. Jeśli ktoś z Was będzie szukał swojego miejsca, będzie chciał podjąć decyzję, ma okazję, by posłuchać i zobaczyć, czego może nauczyć się w naszej szkole. Filip nas poprowadzi, a ja będę Wam towarzyszyć i mam nadzieję, że 1 września spotkamy się tutaj przynajmniej z częścią z Was. Do zobaczenia! Cześć, mam na imię Filip. Z przyjemnością prowadzę Was po Zespole Szkół w Gorątkowie. Zaczynamy! Znajdujemy się w sekretariacie, gdzie możecie złożyć wnioski rekrutacyjne oraz gdy przyjdziecie, to miłe panie zawsze Wam pomogą. W szkole funkcjonuje biblioteka, w której znajdziemy mnóstwo nowości książkowych oraz czasopisma ukierunkowane dla danego zawodu. W szkole funkcjonuje spółdzielnia uczniowska Eureka, która zajmuje się sklepikiem szkolnym. Na sali gimnastycznej odbywają się nie tylko zajęcia wychowania fizycznego, ale również różne uroczystości i egzaminy. W pracowni komputerowej uczymy się nie tylko informatyki, ale również przedmiotów zawodowych, takich jak na przykład rysunek techniczny bądź też projektowanie. Znajdujemy się w pracowni językowej, w której uczymy się języków, języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. To laboratorium, czyli królestwo naszych przyszłych weterynarzy. Robią tutaj ciekawe eksperymenty i czasami boję się, że może coś wybuchnąć. O nasz ogród dbają uczniowie architektury krajobrazu. Dzięki nim ogród właśnie tak wygląda. Na terenie szkoły znajduje się mini zoo, którym opiekują się uczniowie weterynarii. Znajdujemy się przed warsztatami, na których zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczniowie szkoły branżowej. Zobaczmy, co dzieje się na zajęciach. W szkole funkcjonuje internat, w którym możecie zamieszkać, jeżeli nie jesteście z okolicy. Oto jedna z dwóch pracowni gastronomicznych w naszej szkole. Kiedy przechodzimy obok, zawsze czuć jakieś ładne zapachy, więc człowiek od razu robi się głodny. You wait.
terenie szkoły znajduje się wiele miejsc, w których możemy aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, takie jak siłownie, altany, ławki czy też ogród. Siłownia to wymarzone miejsce dla pasjonatów sportu. W naszej szkole funkcjonuje nauka jazdy na kategorię B i T. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej ciekawych miejsc, zapraszam Was do Golądkowa.